O, ale jesteś duża, fajnie wyglądasz. I to będzie cięcie. Dobra, jeszcze raz. Nie możesz kaszleć, bo mnie wybijasz z rytmu. Jakby... Ja pierdzielę. Dobra, jeszcze raz. Odbijam za czoło na ten rękę. Nie. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'm legend bound, can't stop me now. Cześć wszystkim, nazywam się Anastazja Biedka i zaczynam swoją przygodę z kanałem na YouTubie z racji tego, że jestem zawodniczką sportów sylwetkowych i startuję w kategorii bikini fitness. Stwierdziłam, że to jest dobry moment, żeby rozpocząć taki dosyć mało spotykany content na YouTubie. Mianowicie chciałabym pokazać Wam, jak wygląda życie zawodniczki bikini tak troszeczkę z zaplecza, a akurat jest to, myślę, dobry moment, żeby gdzieś tam, no, zacząć Wam to wszystko pokazywać, ponieważ jestem 4 tygodnie przed moim docelowym startem w sezonie wiosennym, także będę mogła Wam na spokojnie pokazać całą drogę, jak wygląda dokładnie przygotowywanie formy pod właśnie zawody sylwetkowe. I tak, ogólnie musicie mnie zobaczyć, ale trochę się stresuję, ale myślę, że będzie z dnia na dzień coraz lepiej, z filmiku na filmik coraz lepiej. I stwierdziłam, że takim fajnym pomysłem, fajną sprawą będzie, żeby podpowiadać na pytania Wasze, które zadaliście mi w okienku na Instagramie, na Instastory, które wrzuciłam już jakiś czas temu. Będę się tutaj posiłkować laptopem z boku, żeby po prostu o niczym nie zapomnieć. Tak więc co, przechodzimy do pierwszego pytania. Pierwsze pytanie standardowe, ile mam lat, wzrostu, waga i tak dalej, więc na spokojnie sobie tutaj trochę opowiem Wam o sobie. No to ja mam 20 lat, 21 w tym roku kończę. Aktualnie jestem studentką dietetyki, znajduję się na drugim roku. Studiuję na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, studiuję zaocznie z racji tego, że muszę gdzieś tam na co dzień pracować. Pracuję jako trener personalny na siłowni na Jazz Gymie przy ulicy Szwajcarskiej, także tam możecie mnie najczęściej spotkać. Kolejnym pytaniem jest pytanie o wzrost i o wagę, gdzieś tam sporo ich zawsze się za każdym razem przewija, więc odpowiem tutaj oficjalnie, mam 167 cm wzrostu i aktualnie ważę 56 kg z małym hakiem. Ta waga, wiadomo, jest niższa niż taka, którą mam na co dzień w off-seasonie z racji redukcji. Zobaczymy, ile będę końcowo, finalnie najmniej ważyć przed zawodami, więc to może się jeszcze zmienić. Pytania też były o moje studia. Tak jak wcześniej wspomniałam, studiuję na UP w Poznaniu. Co do moich studiów, to przyznam szczerze, że poszłam na nie specjalnie dlatego, ponieważ wiążę gdzieś swoją przyszłość z byciem dietetykiem. Naprawdę ogromną radość sprawia mi rozpisywanie dla Was diet, planów żywieniowych i wyprowadzanie też z pewnych takich błędów żywieniowych i takich typowych mitów, które gdzieś tam były przez kilka lat powielane, a ja bym chciała jednak uświadamiać ludzi, że dieta nie wiąże się wcale z ryżem, kurczakiem i sałatą codziennie, tylko naprawdę można bardzo dużą pulę składników używać na co dzień, jednocześnie dbając o swoje zdrowie i gubiąc gdzieś tam dodatkowe kilogramy, czy ogólnie kształtując swoją sylwetkę. Także myślę, że gdzieś tam w przyszłości, jak już skończymy typowo content, tematy zawodów, jeżeli będę na off-seasonie, na pewno będę chciała trochę więcej o tym, w tym temacie mówić, pokazywać i obalać pewne mity, ponieważ dalej dosyć często spotykam się z mitem wśród swoich podopiecznych, że białe pieczywo tuczy. Tak wcale nie jest, ale teraz nie o tym, więc przechodzimy do kolejnego pytania. Poruszę też temat słodzików, ponieważ miałam też sporo pytań, czy stosuję słodziki, czy używam słodziki na prepie, czy w pikniku, czyli w tym ostatnim tygodniu przed zawodami używam słodziki, czy jednak je odstawiam. Ja jestem żywym przykładem na to, że słodziki nie szkodzą. To nie ma żadnych badań, które wykazałyby jakikolwiek zły czy negatywny wpływ tutaj słodzików na ludzki organizm. Przyznam się szczerze, że jestem słodyczowym maniakiem, także u mnie tak średnio 25-30 tabletek słodzików dziennie leci. I jak widać, żyję, mam się dobrze, nic mi się z brzuchem nie dzieje. Słodzik ogólnie
jakby nie jest metabolizowany w ludzkim organizmie, także nie ma prawa nam na dobrą sprawę zrobić nic, po czym byśmy się mogli źle czuć. No wyjątkiem są tylko poliole, które spożywane w nadmiarze powodują, gdzieś tam mają taki efekt troszeczkę przyczyszczający. Wiadomo, gdzieś tam sama z polioli nie korzystam, ponieważ to jest właśnie jedyna substancja słodząca, po której niekoniecznie dobrze się czuję, jeżeli więcej jej troszeczkę spożyję. Natomiast typowy słodzik stołowy jest u mnie must have'em. Ja sobie nie wyobrażam życia bez słodzika, ani tym bardziej kawy z rana bez słodzika. Skąd cały pomysł na fitness? U mnie przygoda z siłownią zaczęła się w momencie, kiedy pojechaliśmy z Dawidem, z moim chłopakiem, na wakacje do Hiszpanii i żeśmy sobie konkretnie gdzieś tam poluzowali wszystko, głównie poluzowaliśmy jedzenie. No i tak jakoś po powrocie z tej Hiszpanii stwierdziliśmy, że chyba by się przydało wziąć w końcu za siebie. Wcześniej przypomnę, w sumie wspomnę o tym, że ja wcześniej nie chodziłam na siłownię. Jak chodziłam, to były takie, wiecie, jakieś jednorazowe wypady, które kończyły się tym, że wracając z treningu, idąc na pociąg, zahaczałam za każdym razem o pączkarnię. Także tak wyglądały moje treningi na początku. No i wracając już do tematu, wróciliśmy z tej Hiszpanii, stwierdziliśmy, że dobra, zabieramy się za siebie i zaczęliśmy już regularnie chodzić na siłownię. Oczywiście moje treningi na początku, jak sobie o tym przypominam, to matku i córko. Wiadomo, godziny cardio na siłowni, dosłownie godziny cardio dziennie na siłowni. Ja też patrzyłam mniej więcej, co robi Dawid, bo on gdzieś tam dłużej w tym świecie fitness żyje. Też dzięki niemu poznałam bardziej cały ten świat fitness i to w ogóle, na czym polegają sporty sylwetkowe. I podpatrywując jego, co robi na treningu, robiłam w sumie to samo, także wyobraźcie sobie 14-15-letnią dziewczynę, która napierdziela kaptury na treningu. Tak, tak. Ja zaczęłam chodzić na siłownię i zaczęłam od robienia kapturów. Każda inna dziewczyna zaczęła od robienia standardowo nuki pośladka, a ja zaczęłam od kapturów. Także tak to wyglądało. No i ogólnie na którymś cardio, pamiętam, na schodach, bo wtedy oczywiście cisnęłam schody, natknęłam się na filmik, jeden jakiś vlog właśnie z zawodów bikini fitness. No i więc zaczęłam oglądać z ciekawości, zaczęło mnie to coraz bardziej interesować, spodobał mi się ten temat, nie ukrywam. No i tak coraz więcej gdzieś tam zaczęłam szukać w internecie w tym temacie, właśnie na YouTubie, na którym o tym bikini fitness zbyt wiele nie ma, także dlatego też pojawiłam się ja, żeby gdzieś mam tam po prostu to wszystko bardziej przybliżyć, pokazać. No i tak zaczęłam oglądać, coraz więcej czytać, sprawdzać, dokopywać się. Potem niewinnie zaczęłam gdzieś tam sama na własną rękę, wiecie, pozować sobie przed lustrem, ustawiać się. No i trzymałam te kalorie, oczywiście kalorie na poziomie 1300, zero pojęcia o jakichkolwiek rozkładach makroskładników. W sumie to jedynie, co do tego liczyłam kalorie na fitatu i robiłam godziny cardio na siłowni, oczywiście jakiś tam trening bez ładu i składu. No i w którymś momencie zdecydowałam się, że chyba pora odezwać się do jakiegoś trenera, żeby troszeczkę mnie naprowadził i pomógł mi przygotować tą formę, bo ja naprawdę złapałam taką szczerą zajawkę, no a w ogóle się w tym temacie nie znałam, za bardzo nie wiedziałam, co jak ugryźć. Tak więc rozpoczęłam swoją współpracę z pierwszym trenerem. No i tutaj zaczęła się taka moja cała już porządna właśnie przygoda z przygotowaniem pod starty bikini fitness. Jeżeli chodzi o to, jakby po jakim czasie przygotowań wyszłam pierwszy raz na scenę, to przygotowywałam formę przez 2 lata, oczywiście masa, redukcja i tak dalej, wszystko na zmianę. I po 2 latach od takiego faktycznego rozpoczęcia porządnego trenowania, trzymania diety, stanęłam na deskach sceny. Właśnie, bikini fitness, były to debiuty w Federacji IFBB w Kielcach w 2020 roku. No i tam udało mi się wygrać swoją kategorię. I od tamtej pory już po prostu poległam, jeżeli chodzi o łapanie coraz większej zajawki. Jeżeli chodzi o trenerów, no to aktualnie prowadzi mnie Paweł Burakiewicz, którego serdecznie pozdrawiam, który między innymi namówił mnie, żebym zaczęła gdzieś tam właśnie tą swoją przygodę również i z YouTube'em. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że nie będę Was przynudzać i będę mogła faktycznie pokazać no coś, co gdzieś tam
część osób może i zainteresuje, czy może pomogę w jakikolwiek sposób dziewczynom, które chciałyby kiedyś w bikini fitness wystartować. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie, jestem gdzieś tam w dobrej myśli, ale... Pytaliście się też u mnie na Instagramie, jakie mam odczucia i wrażenia po zmianie federacji. Też na początku tutaj Wam nie wspomniałam. Wspomniałam o tym, że zaczęłam swoją przygodę na deskach sceny IFBB. Natomiast w tym roku, w kwietniu, pod koniec kwietnia, debiutowałam w federacji MPC i mogę tutaj śmiało powiedzieć, że była to najlepsza decyzja w moim życiu, żeby tą federację zmienić. Wygrałam wszystkie kategorie, jeżeli chodzi o teraz i tą imprezę kwietniową na MPC. Również udało mi się zdobyć 2 razy overalla. Jestem naprawdę cholernie z siebie dumna i mówię o tym szczerze, otwarcie, ponieważ powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o przygotowanie się do tych startów, jakby było ono całkiem inne pod względem przede wszystkim mentalnym. Ja wcześniej, jak startowałam, miałam na to taką zajawę, byłam gdzieś tam za każdym razem mocno wkręcona w całego prepa i dawałam sobie 1000%. Natomiast w przypadku tych przygotowań gdzieś tam dużo sobie rzeczy uświadomiłam i też troszeczkę inaczej patrzę na to wszystko. Ja naprawdę czerpię z tego radość w 100% i staram się wycisnąć jak najwięcej z każdego dnia. Czy bywało bardzo ciężko, czy bywało lekko, za każdym razem cieszyło mnie to tak samo. Jeżeli chodzi o takie przygotowania do ogólnie sportów sylwetkowych, no jest to, to są jakby mnóstwo jest to wyrzeczeń, tak mi się wydaje, przynajmniej patrząc na gdzieś tam moje życie codzienne. Ja mam takie podejście, że ja podporządkowuję życie pod trening i dietę. Nie trening i dietę pod życie, tylko po prostu całe życie pod siłownię, pod trening i gdzieś tam pod te przygotowania do zawodów, bo jakby samo przygotowanie się do zawodów sylwetkowych to nie jest tylko prep, to nie jest tylko okres redukcji, tylko to jest tak na dobrą sprawę bycie w gazie cały rok, bo off-season, czyli ten okres, gdzie możemy troszeczkę sobie bardziej poluzować, tych kalorii jest więcej, te treningi wyglądają inaczej, tutaj też trzeba dawać z siebie 101%, bo właśnie w tym okresie robimy największy progres. Redukcja jest po to, żeby to wszystko odsłonić i redukcja jest po to, żeby to wszystko odsłonić i uwidocznić, pokazać już to właśnie, co wypracowaliśmy przez okres tak zwanego off-seasonu. Także teraz kolejne zawody, jeżeli chodzi o MPC, no to są za 4 tygodnie. Tak jak wspomniałam, są to moje starty docelowe, także tutaj szykuję typowo życiową formę i zobaczymy, co się z tego uda zrobić. Jakie koszty wiążą się właśnie z takim wyjazdem, z takimi zawodami? No to powiem tak, jeżeli chodzi o wydatki związane z zawodami, to jest to typowa studnia bez dna. Naprawdę, jest to studnia bez dna, szczególnie w przypadku kobiet, chociaż chłopaki też mają gdzieś tam na co wydawać te pieniądze na prepie, czy po prostu podczas ogólnie całego sezonu. I tak podliczając, no to już zaczynając w sumie od tej jakby sfery takiej typowo wyglądowej, no to my musimy mieć tak zrobiony makijaż, zrobione włosy, gdzieś tam dziewczyny dbają o każdy aspekt, czyli idziemy na paznokcie, kosmetyki do skóry, żeby tą skórę przygotować. Chodzi się też często do fizjoterapeuty przed zawodami, żeby troszeczkę ponaprawiać pewne części, które są do naprawienia, czy jakieś drenaże, nie drenaże, to jest kolejna kwestia finansowa. Oczywiście dojazd na te zawody, bo ja nigdy nie miałam jakby zawodów gdzieś obok miejsca, gdzie mieszkam aktualnie, czy gdzie mieszkałam, zanim się przeprowadziłam do Poznania. Także zawsze gdzieś trzeba było jeździć, najczęściej na drugi koniec Polski, więc tutaj oczywiście liczy się dojazd, zakwaterowanie, wpisowe. Jeżeli się brązowimy natryskowo, to brązowienie natryskowe, jeżeli nie, no to wtedy trzeba kupić brązery samemu, co też wiąże się z dosyć niemałymi, myślę, kosztami. Sam strój, czyli wisienka na torcie w przypadku zawodniczek, jest dosyć kosztowną sprawą. Takie stroje aktualnie możecie dostać, kupić, uszyć sobie od
2000 wzwyż, myślę, że poniżej 2000 w aktualnych czasach ciężko by było jakiś fajny strój znaleźć, chociaż myślę, to też zależy oczywiście od tego, jakie się wybiera cekiny, nie cekiny, inne pierdoły, ale tak w granicach 2000 przeważnie, nawet jak gadam z dziewczynami, to za ten strój trzeba po prostu dać. Także tu po drodze pewnie wyjdą jakieś inne jeszcze rzeczy, więc no taki wyjazd na zawody jest dosyć kosztowny, ale to zależy, kto ma jakie podejście. Ja na przykład nie jest mi szkoda ani złotówki, jeżeli chodzi o jakikolwiek wkład finansowy właśnie w całego prepa, także no takie życie. Były jeszcze pytania, też nieraz już je dostawałam, z jakiej aktualnie partii jestem u siebie najbardziej zadowolona. Myślę, że mogę powiedzieć, że gdzieś tam lubię swoje barki, swoją całą obręcz barkową. Ja też uwielbiam w ogóle trening barków, także jedno przekłada się w drugie. To tak krótko odpowiadając, też były pytania w ogóle, w jakim okresie czuję się lepiej, czy na redukcji, czy na masie. Tutaj jakby i masa, i redukcja mają moim zdaniem tyle samo wad, co zalet i ciężko w sumie tak na początku było mi się zdecydować, który okres gdzieś tam bardziej wolę. Natomiast w ostatnim czasie już jak tak faktycznie głowa mi już zaświrowała totalnie na punkcie tych zawodów, mogę śmiało powiedzieć, że na tej redukcji czuję się naprawdę bardzo dobrze, pod względem takim wizualnym, czy nawet takim ogólnym samopoczuciu. Może nie w każdym momencie, bo bywały też te cięższe dni, ale sam taki efekt wizualny jednak, wiecie, dodatkowe kilogramy w przypadku okresu masowego robią swoje, robią pączka na buzi, także ta redukcja jednak u mnie mimo wszystko wygrywa. I już tak podsumowując ten króciutki odcineczek, w którym mogłam Wam tutaj troszeczkę o sobie opowiedzieć, jest pytanie, jakie ogólnie są u mnie plany startowe, czy coś więcej poza tym majem w Warszawie na tych zawodach NPC. Więc powiem tak, jeżeli chodzi ogólnie o same starty w maju, to plany są dosyć mocno ambitne. Mam zamiar wystartować, a raczej wystartuję oczywiście w zawodach regionalnych, w Mistrzostwach Polski, ale poza tym takim głównym, docelowym, najważniejszym wyjściem będzie wyjście w Pro Qualifier, czyli walka o kartę Pro. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiona, jakby typowo klapki na oczy, fokus jak nigdy w życiu, więc dam z siebie wszystko. No i tutaj scena zweryfikuje i dowiemy się, jaki będzie tego efekt finalny w maju. Chciałam też wystartować na zawodach za granicą, poza tymi imprezami w Polsce, ale niestety każdy termin zawodów, czy to w Alicante, czy ogólnie w Hiszpanii, nakłada mi się z terminami egzaminów, ponieważ no poza prepem teraz mam jeszcze studia, mam jeszcze sesję do zdania w czerwcu, a nie chciałabym jednak gdzieś tam tego wszystkiego zaprzepaścić, więc po prostu starty za granicą są odłożone w czasie. Zależy, jak się potoczą majowe starty, to później będziemy wszystko inne z trenerem ustalać. Bardzo Wam dziękuję za dotrwanie do końca. Z mojej strony w tym filmiku, w tym odcinku to na tyle. Spodziewajcie się kolejnych odcinków, myślę, w temacie treningowej, w temacie peak weekowej, czy odcinku, myślę, też z samych zawodów. Mam nadzieję, że będę mogła Wam tutaj coś ciekawego pokazać. I na sam koniec chciałabym Was jeszcze zaprosić na swojego Instagrama, którego nikt będziecie mogli zobaczyć tutaj. No i z mojej strony w tym odcinku to wszystko, także do zobaczenia i cześć!